got no need to fight tonight, tonight. Hejka, hejka, tu Korcja, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj mamy 7 grzechów, tak. Dzisiaj 7 grzechów, także łapka w górę, kto lubi tę serię, to proszę łapki w górę, łapki w górę. No i słuchajcie, tak jak w ostatnim odcinku, na koniec ostatniego odcinka wprowadziła się do nas Milena, teraz już powinniśmy mieć który trymestr, już trzeci powinien być. Tak, więc mam nadzieję, że ona w tym odcinku urodzi. I jeszcze taka ciekawostka, to mamy zimę, tak, pierwszy dzień zimy. Postanowiłam, że w każdej części, w sensie mam serię z 4,5 roku, gdzie idziemy od wiosny, u Cornelii Walkery też zaczęliśmy od wiosny, także doszłam do wniosku, że w 7 grzechach zaczniemy od zimy, tak żeby było coś innego, żeby nie w każdej serii było to samo. Także tutaj będziemy mieli zimę, więc mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku spadnie nam śnieg, byłoby cudownie, bo sama jeszcze tak go nie widziałam, wiecie, w grze. Także tak, trochę tutaj nam poprzebierałam naszą Milenę, ale tam niedużo, trochę stroi. I tutaj ogólnie zrobiłam miejsce, żeby była kołyska, na razie nie robiłam pokoju, bo zobaczymy co się urodzi i w następny odcinek po prostu przeprowadzę panią Lokę i gdzieś tam na dół znajdę jej miejsce, a tutaj zrobimy pokój dla dziecka. I co jeszcze? I chyba nic, chyba zapomniałam dać Jonathanowi ubrania. W sensie na zimę i tak dalej, no trudno. Dobra, jej się chce siku, więc może wstań i zrób siku. A co ty tam? Ty tutaj nic nie masz, jest 5.24 dopiero. Więc wiesz co? On skończył tutaj już tą książkę, więc niech on zacznie pisać krótkie opowiadanie. Co tutaj masz? Ćwicz umiejętności literackie. A fikcja na elektronicznym papierze może być. Właśnie, więc mam nadzieję, że po prostu urodzimy w tym odcinku. Moglibyśmy. Dobra, wiesz co, ubierz się, dała mi taki strój ala ciążowy, żeby miała sobie taki luźniej chodzić. Czyli takie leginsy i bluzę i konwersy, proszę bardzo, tak się prezentuje. I tak, z Betą trzeba iść do szpitala, znaczy do weterynarza, bo ona dalej jakaś jest smutna i w ogóle. Więc przydałoby się, ostatnio byliśmy, no i nas tam nie załatwili niestety, nic nam nie zrobili. O wow, patrzcie, ale super, widzieliście to? Jak zmieniła się pora roku i taka trochę ala świąteczna muzyka. Fajnie, ale fajnie to było. Dobra. Tutaj ona jest tak w ogóle bez makijażu i tak na luzaka ją zrobiłam, żeby tutaj, wiecie, poproś o załatwienie się. Co, sikuje się chce? Dobra. Ty sobie weź jakieś resztki, sobie coś zjedz. Jestem ciekawa, co nam się urodzi. Naprawdę. Jaki ona ma duży brzuch. Ogólnie ta simka jest bardzo ładna, ładną simką. Przerabiałam ją teraz w cast. Tutaj akurat nie ma nic, ani rzęs, ani oczu, nic nie zrobione, bo tak doszłam do wniosku, że zostawię ją taką, jak jest w tym stroju, żeby wiecie, tak po domu, ale naprawdę jest bardzo ładną simką, więc ciekawa jestem, jakie będą dzieci z tego. O nie! Przecież mieliśmy... No jak uciekła, jak ona tu jest? Naprawdę ucieka? O nie, uciekła. Weź szybko napisz ten, opublikuj o zaginionym zwierzaku. No mieliśmy już z nią iść przecież. No i się wkurzyła, wzięła i uciekła. No i widzicie, tak to jest. Tak trzymać, Milena opublikowała. A czy on też może opublikować? Nie, już. No trudno, no cóż, no cóż, no cóż. Dobra, niech on pisze, może z głodu nie padnie. Ciekawe, czy ona może się tutaj masażować. Wynajmij masażystę, zaproponuj masaż. Co ty byś tu chciała? Pochwal służba, o proszę. A służba nasza śpi, więc na razie nie będziemy jej budzić. Ja się zastanawiałam, co ona to tutaj robić, bo ona ma tutaj, że właśnie dusza towarzystwa i pomyślałam, że właśnie, że tak dla odmiany w sumie to nie Jonathan może zrobi wywinie numer, tylko właśnie Milena, skoro ona jest taką duszą towarzystwa, ona ma cechę kontaktowa, romantyczka, dobra, więc może wyjdzie na to, że to właśnie Milena go zostawi, ucieknie, jak urodzi dziecko i zostawi go z dzieckiem. Że ona go tak wyroluje, a Jonathan po tej akcji po prostu przestanie być ufny dla kobiet i będzie się nimi po prostu najzwyczajniej w świecie bawił. Także no, zobaczymy jak to się potoczy. Tak właśnie pomyślałam sobie, że tak mogłoby być. Why not? Dobra, czy ona ma jakieś koleżanki? No w sumie nie bardzo, więc jakaś tu Joanna, nie wiem, porozmawiaj z nią sobie.
A co? Ogólnie tutaj grałam sobie z nim dzień. To była w odwiedkach u nas mama. I powiem wam, że przydyło jej się trochę, także też nieźle. Dobra, dawaj, pisz tutaj, pisz sobie, pisz. Ja właśnie bym chciała, żeby nam się tutaj urodziło dzisiaj, bo jestem strasznie ciekawa, co z tego wyniknie, jaki nam tutaj się bobas urodzi, czy będzie dziewczynka, czy chłopiec. Szczerze powiem, że chciałabym chyba raczej dziewczynkę, także byłoby fajnie. Coś ten śnieg nie pada tutaj. Nie wiem, co jest z tymi budkami. A, jest otwarta ta budka. O, wow. Dawaj tu. Zamów jedzenie. Czyli pizza pepperoni, ciastko czekoladowe, precel, zupa. Dawaj pizzę zamów i zamów też sobie herbatę. Herbatę. Dawaj. A ty już kończysz, więc też sobie pójdziesz, zamówisz. A co na taka smutna? A, bo pies uciekł. No trudno, no znajdzie się może, oby. A ty zjedz sobie curry. Skończyłeś? Dobra, już ma dwie książki na koncie. Także spoko. Patrzcie, że oni się jeszcze nie przebierają w stroje. O, ojciec przyszedł. Dobra, idź. A to kto to? Ktoś znajomy. Emily Black. O, proszę. Dobra. O, ta Joanna tu się pojawiła. O, alpaczka idzie. Lalala. Dobra, dobra. Też jest smutny. Co wygląda na to, że co na ten? Nie przywykł do jedzenia. Aha. Dobra, idź tam do tej swojej. Usiądź tu z nią. Ona już zjadła? Tak szybko? Siku ci się chce? No to idź sikaj. No co, na co czekasz? Na co czekasz? Chyba się tu nie zasikasz. No tak, na niego nasikaj pewnie. No idź do domu się wysikaj, bo się zeszczysz tutaj naprawdę zaraz. Daleko nie masz. Czekajcie, gdzie ten... O, jest klozet. Sikaj. Ten smutny pies uciekł. Mam nadzieję, że znajdziemy psa. Znaczy, w sensie, że pies się znajdzie, że nam nie ucieknie gdzieś na dobre, bo taka słodka była ta beta. Ten tutaj zioje ogniem, zioje ogniem. To wiesz co, potem sobie zamów napój, zamów sobie herbatę. Co, nie lubisz takiego jedzenia? Palący problem. Aż takie pikantne. Patrzcie, jak to fajnie wygląda. Tutaj frytki, jakieś takie rzeczy. Fajnie, fajnie. Ojojojojojoj. Ulele. O, Emma, no pewnie, że Emma w każdym odcinku musi być. O, zapytaj, jak minął dzień. Dyskutuj ostre. Rozpocząć swoją. Oj, aż się zbagował, wypij. Weź się tutaj z nią porozmawiaj, wiecie, takie tam. Tego jest mega. Spatrzcie, że ona tutaj cały czas nam się kręci. Wszędzie, gdzie mnie my, to jest. O, zamknął przed nosem. Wszędzie, gdzie my, to i ona jest. Także wiecie, to coś ma na. To jest coś na rzeczy. Tutaj coś jest na rzeczy, że wszędzie, gdzie my, tam. Tam Vanessa. Nie, jak ona? Vanessa, nie Vanessa. Ona się nazywa Victoria. Tam ojciec łazi. Wszędzie jakieś znajome simy. Porozmawiajmy z nią. Wiecie, trochę się z nią... Zrozmawiajcie po jej pogodzie. Poproś o radę może. O tak, weźmy ją nauczyć. Patrzcie, w ogóle ile simów wchodzi. Tak jakoś się rozchodzili. Wcześniej aż tak dużo chyba ich nie było. Tu ciotka stoi. Ogólnie tak trochę z nią tutaj, wiecie... Poruszę się wspólne spędzanie czasu. Zobaczymy, czy się zgodzi. Trochę... O, ciotka przyszła. Dobrze, mogę spędzić trochę czasu z tobą. O, proszę bardzo, widzicie? Rozmawiajmy o zainteresowaniach, o technikach fitnessu. Zbajerujmy ją, że mamy mięśnie. A rozmawiajmy o stylach tańca. Tylko ciotka nam się tu wcięła. A ta co? O co ci chodzi? No i żeś się zeszczała, że tak powiem brzydko. No wiesz ty co? Proszę mi tutaj się wykąpać ładnie. Wykąp się z bąbelkami. Raz. Proszę się ładnie wykąpać. Dobra, tu... Ojojoj. A to kto to? Ej, tutaj mamy jakąś fajną simeczkę też. Chyba ją znamy. Samantha Johnson. Nie znamy jej. Przywitajmy ją. Takie fajne koleżanki nam się przydadzą. Jak najbardziej. Jak najbardziej takie koleżaneczki. Ja chyba ją też wprowadzałam tutaj. Hello. O, widzicie? Poproszę ją o radę. Dobra, tutaj patrzcie, jak nasz Jonathan to zaszalał. Także mamy kogo zapraszać na imprezy później i mamy z kim się spotykać, także zapewniamy mu rozrywki na przyszłość. Oj, coś... No nie, mów... No nie, żeś się zfajdał przy dziewczynach? Ojeju, Jonathan, dobra, weź, idź do domu. Boże święty, czy ty jesteś jakimś świniakiem, czy coś?
Jezu, nie chluj, dlatego on tak pierdzi przy wszystkich. Matko bosko, noż po prostu. A patrzcie, ta leci za nami. Kurczę, zobaczę, że mamy babę w ciąży w domu, to nas się zniechęci do nas. Ale to nic, my ją jeszcze wyrwiemy. Wyrwiemy ją później. Ale już mamy parę dziewczyn, takich, którymi moglibyśmy się zająć. Jest jeszcze ta Ania, bardzo fajna też. No i jeszcze jest Izabela. No, mamy co robić. Jeszcze to taka simka z gry, co była ta sąsiadka, Ołucja. Ona też była całkiem. Co ty robisz? Aha, śpisz. Jakbyś nie mogła się położyć. Ach, Jezu. Dobra, wiesz co? Weź, skorzystaj sobie. Jest dopiero 15 godzina, kobieto. Ci się już spać chce, no ale dobra, idź się zdrzemnij. Taka marudna w tej ciąży. Zabawy mu brakuje. Ej, dawaj, zaproponuj masaż tej. Zaproponuj masaż, zrób szwedzki masaż Wiktorii. Twoja baba w ciąży śpi, to co? Wykorzystaj okazję, może zabawa ci wtedy urośnie. Hej, wymasować cię? Wymasować cię? Ta, dawaj, pewnie. Super pomysł, wiesz, tak myślę, że twoja kobieta w ciąży nic nie miała przeciwko, dawaj, masuj mnie. Masuj. No, ciekawa jestem, jak to było. O la la la, o mój drodzy. O mój drogi, to zaszalałeś, aż zamknął oczy. Aj. A takie ma buty. Czemu ona ma takie buty? Czekajcie, jakoś takie dobre ujęcie. Tylko czemu jej znika? A nie, jest. Dobra. Patrzcie, jaki prywatny masażysta. No nieźle. No nieźle, nieźle. Ale patrzcie, że... Jest choć w sumie pierwszy dzień, ciepło i częściowe zachmurzenie. Jeszcze jest ciepło, jak w zimę, jak na zimę. Tutaj słońce świeci. On ją tu masuje, tralalala, tralalala. Ona śpi. Żeby nie spała za długo, bo potem w nocy będzie nam łazić. No dobra, zobaczymy, czy jej się spodoba ten masaż. Pożegnaj, od razu pożegnaj po masażu. To chyba jej się nie spodobał. Czy spodobał? A weź... Ty ją poproś, poproś o masaż, poproś o szwedzki masaż, Wiktorię. Żeby ona tobie zrobiła masaż. Ciekawe, czy ci się zabawa podrośnie. A, o psie ci się przypomniało. O, patrzcie, zrobi mu. Ha. Dobra, teraz ona go masuje. No, a czemu oni mają te buty? Coś się baguje pewnie, bo to buty są z modów. No dobra, tutaj się masuje, ta śpi. Wiesz co, wstań, bo ja bym chciała, żebyś ty w nocy spała ładnie. Więc weź sobie jakieś tam resztki, co tam jest. Smutna jest przez tego pieska. Czy my możemy jakiś drugi raz dać ogłoszenie? Nie możemy dać. Wrócił! Jezu, biedactwo! No dobra, idź zjedz. A ty już się nie masażuj. Z innymi babami. Ale patrzcie, że nie rośnie mu zabawa. Dobra, nie masażuj się, nie masażuj się. Czy ty możesz ją poprosić, żeby ona ci psa wykąpała? Służba. Zarządzanie. Przydziel zadanie. Nie. Szkoda. To wiesz, idź pooglądaj telewizję, żebyś tutaj się nie ten... Ona idzie, gdzie ona idzie? A, patrzcie, nie obraziła się. Chyba nie zdążyła zobaczyć. Dobra, to ty jesz dobrego. Dyniowego coś tam. Wiesz co, a potem wykąp betę. I trzeba ją koniecznie zabrać do weterynarza. Trzeba. Ty coś do ciebie dzwoni, Jenny. Nie, ale musimy się wybrać do rodziców, no. Znaczy do rodziców, do mamy. Do dziadków byśmy się przeszli, ja bym zobaczyła, jak tam jest. Dawno nie byliśmy. Dobra, nie jedz już. Chciałabym, żeby ten śnieg popadał. Fajnie by było zobaczyć. Dobra, idź wykąp psa. No wykąp psa. Wykąpiesz ją, czy nie? Dawaj. O Boże, nie chcieliśmy tego widzieć. Nie, oh my goodness. To był widok, niestety. Aj, 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 aj. Nie chcieliśmy tego widzieć. Dobra, kąp pieska. Wskakuj, beta. O Jezu, biedactwo. Ja ją zabiorę do weterynarza, ale już nie... W sensie teraz, zaraz wyłączę nagrywanie, żeby już wam tego nie pokazywać, bo ostatnio byliśmy u weterynarza. Oj, coś tu się stało nie tak. Skorzystaj. A, tamta już poszła.
22. Podobno trwa świetna. O nie, chciałaby bardzo na pewno. Dobra, wiesz co? Ty się połóż. Śpi. Ja wyłączę nagrywanie na chwilę i pójdę z Jonathanem i z Betą do weterynarza. No i wrócimy, zobaczymy, może ona akurat urodzi. Także zaraz do was wracam. Wróciliśmy z weterynarza i oczywiście założyli naszej Becie ten kask, kołnierz. I zaczął się poród, słuchajcie, ja tylko weszłam w rozgrywkę tutaj z powrotem i zaczął się poród, więc chyba musimy jechać do szpitala. Zaczął się poród, Milena zaraz pęknie, więcej opcji, urodź dziecko w szpitalu, także dołączamy Jonathana i... Okej, jesteśmy w szpitalu. Ona już ubrana, już leci na stół od razu, a co tam? No, że niby coś, ale po prostu duch odbiera poród. No cóż, no takie życie, słuchajcie. No po prostu, no super, super. I jeszcze raz, super. Nie, no całkiem spoko. Elegancko powiem. Wam elegancko. Duch odbiera poród. Czemu nie? Czemu nie? Co w tym dziwnego? To są po prostu Simsy. No dobra, urodzi nam się dziewczynka czy chłopczyk? Dziewczynka czy chłopczyk? Na co obstawiacie? Obstawiajcie, piszcie w komentarzach. Dziewczynka! Okej, jestem z powrotem. Musiałam sprawdzić wasze propozycje imion, bo właśnie chciałam wam podziękować, bo pod ostatnim filmem pisaliście mi właśnie propozycje imion dla dziecka. Ja o tym nawet nie pomyślałam, was nie poprosiłam, a właśnie pojawiły się komentarze z propozycjami i wybrałam sobie imię Elizabeth, które zaproponował ktoś o niku I'm Nev, coś takiego. Także dziękuję ci serdecznie, super. Właśnie dla chłopca już miałam w głowie, że Alex i właśnie też tam było napisane Alex dla chłopca, a dla dziewczynki właśnie fajne było Elizabeth. Spodobało mi się Elizabeth, w sumie to Betty tak w skrócie, tak mi się wydaje. Także Elizabeth Wood. Wystawi świadectwo. O, Elizabeth, niemowlę. Fajnie. Cieszę się właśnie, że to jest dziewczynka. Super. O, to jest jeden z jej stroi, no, z tych, które jej dałam właśnie. Ale fajnie, cieszę się, naprawdę. Fajnie. Dobra, wracamy do domu, a on śpi na fotelu, spoko. Ojciec, porządny. A to jej strój jest na zimę, proszę, jakby ktoś chciał wiedzieć. Okej, jesteśmy w domu, gdzie jest nasza Eliza? Byt. O, tutaj u tej uslokojki w pokoju. Dobra, przełożymy ją. Czyli już wiemy, że mamy dziewczynkę. Będziemy właśnie robić pokój dla dziewczynki. Dobra, dawaj, Jonathan. Przewiń, karm z butelki, przytul. Co ty byś tutaj z nią chciał? Zachowaj się przyjaźnie. No dobra, w sumie przez całą ciążę i odkąd ona tutaj mieszka, a ona idzie jeść. Dobra. Bo nawet ze sobą chyba nie rozmawiali. No idź. A, zobaczymy, jak Jonathan się opiekuje dzieckiem. O, tam z tyłu jest kryształek, no proszę. O, no. Ładnie. Fu, Jezu, jakaś mucha mi tu lata przed uchem. Mucha koło ucha. Dobra, karmi Jonathan, bardzo porządny ojciec. Trzecia w nocy, to nic. O nie, trzeba ją przebrać. A zmień brudną pieluszkę, potem idź zjedz, potem idź spać. A ty co, jesz sobie, no to sobie jedz. Sprzątnij po sobie. Beta jaka chodzi smutna. Wiesz co, weź napełnij to. A, wlazłaś tutaj. Usiądź. I tutaj napełnij, jak już. Napełnij. Czekaj, stroje, zmień strój jakiś ten. Co ona tak śpi? Czemu ona tak śpi? Ej, co się stało? Weźmy ją, pochwalmy, nie wiem. Ona jest smutna, bo musi chodzić w tym czymś. Ej, co ty robisz? No czyż tyż masz rozum? No wiesz ty co, niby ciepło jest, no. No dziwne, bo jest zima, drugi dzień, dalej nie ma śniegu ani nic. No nie wiem, szkoda, bo chciałam zobaczyć śnieg. A tutaj patrzę, że się nie zapowiada. Dobra, wiesz co? Idź ty spać, jest czwarta godzina, a wy tutaj
latacie po chałupce, nic sobie z tego nie robiąc, a ty jesz w ogóle żarcie o 4:44 w okularach przeciwsłonecznych, mocząc nogi w basenie. No ogólnie to super, super, super. No ja ci nie bronię, wiesz, ale no tak jakby zima jest tak troszkę. Ta chodzi smutna, matko bosko, co to za odcinek jakiś taki. Czy ty robiłaś kupę? Tak, no ale przynajmniej nie zrobiłaś na środku, więc to jakiś plus. Czegoś się nauczyłaś. Dobra, idziesz spać? Idziesz, idź spać do swojej... Czy ona jest jego dziewczyną w ogóle? Jest. Dziewczyna, pokrewne dusze, no. No nie wiem, wypadałoby się, nie wiem, jej oświadczyć czy coś, ale... O, patrzcie, ale fajnie, ona się zajmuje tym. Czy ty sikasz tutaj? Nie wiem, o co chodzi. Wiesz co, Milena, w sumie jest 6, ale ty jeszcze jesteś śpiąca, więc idź spać, a nie. Wstajesz czytać książki. No tyś mądra, tyś mądra, tyś. Mała nam nie śpi. Ale nie płaczę, no to najważniejsze. Ja czekam na śnieg, dajcie mi śnieg, a nie słonko, słonko i słonko. Kiedy będzie padał śnieg, powiedzcie mi. O, tu jest jakieś chmury, ale czy będzie częściowe zachmurzenie? Czy tu gdzieś jest napisane, że na przykład będzie padał śnieg, wielki śnieg, śnieg po kolana? Nie? Szkoda. Dobra. Śpią rodzice, śpią. Może zaprosimy dzisiaj mamę. W sumie to by był dobry pomysł, żeby pokazać jej wnuczkę. A co? Co, ty śpisz jeszcze? No, w sumie jesteś jeszcze niewyspany ostro, także śpi. Odsypiajcie, młodzi rodzice, odsypiajcie. A my popatrzmy, podejrzyjmy Betę, co ona tutaj robi. Kręci się koło tej lodówki, no i kręci się i pani lokaj nie może... Patrzcie, oni chodzą w takich ubraniach jakby w lato, a jest zima. W ogóle świeci słońce, więc też jest słabo. No nie wiem, dlaczego tak jest. Przecież jest zima, powinien padać śnieg. Kto do nas dzwoni? Czekajcie. Wybierzmy się na jakieś przedstawienie, co ty na to? Okej, okay, tak nigdzie nie pójdziecie. Dobra. No jest 8:25, oni dalej śpią. Beta tutaj siedzi koło nich, dalej smutna. Nie, ona śpi na siedząco. Nie, no całkiem spoko, spać na siedząco. No super pies, naprawdę. Czyli lokajka, mam rozumieć, będzie nam się, Mizuki nam się będzie tutaj opiekowała dzieckiem, więc w sumie spoko. Takie trochę dwa w jednym. I sprzątaczka, służba i właśnie opiekunka, tylko no teraz słabo się opiekuje w tym momencie. Dobra, wstań, zmień jej brudną pieluszkę. Czy ona teraz będzie do nas coś stała? Zgań. Czego tu stoisz, ty? Zmień i wiesz co, nakarm ją piersią. Co ty robisz? Od rana. Wiesz co, podejdź do niego, Milena, bo ty chciałaś tutaj z nim jakoś... Flirty? Oświadcisz się? Nie. Spróbuj posadać pod jemiołą. A, postara się dziecko? Nie, już chyba. A, więcej opcji romantyczne, coś w jakiś pocałunek, teges szmeges, jakieś tam... Takie szmery, bajery, firi. Dobra, może weź go na jakieś tam... O, ona ją karmi, jak płakała i śmierdziała i kupę zrobiła, to nie ma. Tylko nakarmi się, spoko. Boże, jakie rachunki nam przyszły? 6000, ja cię kręcę. Nie wiem, czy my tutaj podołamy takim rachunkom, moi drodzy, ja nie wiem, co to będzie. A ty, Beta, no co to za nieszczęśliwy pies, no chodzi i miałczy, chodzi i miałczy. A głodna jest, no proszę cię, bardzo głodna jest. Ale masz jedzenie, no to o co ci chodzi? A, zawołaj Simkę o imieniu Beta. Dawaj ją, zawołaj, no. Niech żre. Proszę jedzenie, proszę jeść. Słuchajcie, no nie wiem, czy ten śnieg będzie padał, czy nie będzie. No, o Jezus. No ciekawe, powiem wam. Hamza. Podobne imię do naszego niania, co kiedyś mieliśmy. Dobra, słuchaj, stary. Ty się ubierz, nie paraduj już w tym piżamie. Załóż na przykład to. I wiesz co, mała śpi, a ty sobie usiądź obok i coś popisz. Chociaż na to się przydaj. O, poezję popisz teraz. Co ty tam do niej szedłeś, to chciałeś objąć. Już, koniec miłościów, przestań. A ona w sumie, jak tak nie ma co robić, nie ma zajęcia, to patrzę, że tu jest sztaluga. Może by zaczęła coś malować. Zawsze jakieś tam
Grosze. A, musimy zapłacić rachunki. No dobra, to już niech oni się zajmą tym. Ogólnie bardzo... Może być bardzo fajny ten jest swetero, bluzko, coś tam. Znalazłam to właśnie. Nie widziałam tego wcześniej. I ona dość fajnie w tym wygląda. Teraz muszę sobie pobierać takich, wiecie, butów, trochę takich botków. Mam nadzieję, że się teraz na modach coś pojawi. Ostatnio gram właśnie mało z modami i tak jakoś zatęskniłam za simkami. Emma, no ona jest wszędzie, po kilkanaście razy w odcinku. Jakiś szpieg czy coś? Stalker może nas? Nie wiem, nie wiem. Naprawdę nie mam pojęcia. No i Beta oczywiście przyszła, co ona by chciała? Pewnie na smycz wyjść. To ta pójdzie z tobą na smycz później, ale najpierw niech sobie pomaluje trochę. No słuchajcie, chyba się nie doczekam śniegu w tym odcinku. Niszczałe zachmurzenie i ciepło. Także słabo. Myślałam, że jak zima, to zaraz zacznie znowu od razu padać. W sumie w Trójce tak chyba było zawsze, że pada od razu, śnieg padał, zaraz dawał. A tutaj jest tak jakoś, no niby ta trawa i tu to wszystko nie jest takie zielone, jak być powinno. No nie wiem, na następny odcinek może nam się rozpada. Jenny, chcesz do niej wpaść? Nie, ale ty byś mogła przyjść do nas. O, osiągnęła drugi poziom malowania, proszę bardzo. Dobra, weź skończ sobie malować i... Także jedno dziecko już mamy. W tam w wyzwaniu jest chyba, żeby mieć minimum 2, a maksimum 5. Zobaczymy, ile nam się uda mieć. Także tak. Czekajcie, weź opłać rachunki. Kto do ciebie dzwoni? Gratuluję nowego członka rodziny. No dzięki, dzięki. O, widzicie, jak ładnie namalowała. Sprzedaj. Kopię obiektu. A, kopię. O Jezu, a ja chciałam brać kolekcjonerowi. O, ładnie zarobiła jak na początek, tak myślę. Dobra, weź sobie coś zjedz, kobieto. Kobieto, zjedz sobie. A on pisze. No dobra, niech pisze. W następnym odcinku pewnie Ej, zawsze było takie coś pod spodem? Tutaj jakieś takie ten? Czy ja jestem taki super gracz, dopiero to zauważyłam? Chyba tego nie było wcześniej. Nie wiem. Ach, ten pies jest... O, Jenny, gratuluję. Dorosła, Boże, takie tutaj zdjęcie jej się pojawiło, że myślałam, że ona jest stara przez chwilę. Nie wiem. A wiesz co, jak zjesz, to weź na smycz tego psa, bo ona jest strasznie smutna, ta Beta. Jakiś nieszczęśliwy ten pies tam się trafił. Wiecznie jakiś smutny i przygnębiony. No już idziemy z tobą na spacer. Już, 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 nie płacz, nie płacz. Czy ty kończyłeś? Kończysz. O, będziemy mieli kolejny poziom. Piąty już, ładnie, 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 ładnie. Pisz w stanie zainspirowania godzinę. Aha, żeś wlazła tu, dobra. Muszę chyba ten stół przestawić. Piesku, gdzie ty jesteś? Patrzcie, jak ona chodzi! Od niego do niej, od niego do niej. Jak prawdziwy pies taki w sumie. Dawaj, co za osiągnięcie, napisał książkę. Dawaj, idź, no wzięłaś na smycz, to dawaj tu. Zachęć do pójścia za potrzebą, no idź. O, przyszła ta. Ale karmi ją, ale już nie przebierze. Przebierzesz ją czy nie? A, no pewnie, jak śmierdzi, to czego? Dawaj, zmień brudną pieluszkę, ojciec. Rozmawiaj, przytul, rób głupie miny. Lecisz. Łe, łe, łe. Aha, dobra, tak tu na tym. Okej, okay, spoko. Nie wiem, no dobra, przejdźmy się, nie wiem, tutaj, podejść tutaj. Pochodźmy trochę z nią. Podejdź tutaj. Może weźmy już ją, odepnijmy smycz, niech ona sobie polata sama. A, przytul ją. Poproś o piosenkę, o. No super, dobra, idź sikaj. Jonathan, co ty robisz? Czytasz coś? No, za tym czytaniem, no. Śpi. Dobra, dobra, chyba... O, Aaron, co tam? Wybierzmy się na festiwal humoru i harców. W sumie można by było iść, gdybym nie kończyła odcinka. Będę kończyła ten odcinek, chyba śniegu się nie doczekam, więc może doczekamy się śniegu w kolejnym odcinku. A tymczasem kończę ten odcinek. Poród nam się udał. Mamy córeczkę Elizabeth. Także w kolejnym odcinku pewnie ona będzie miała już urodzinki, wiecie, na Toddlersiaka, bo w tym niemowlaku to już
ten, nie lubię, jak są te dzieciaki w tym niemowlęcym stanie. Więc za w następnym odcinku za tydzień będzie po prostu Toddler siakiem już. No i zobaczymy, jak to się potoczy. Zobaczymy, czy Milena ucieknie, czy to Jonathan jednak winie jakiś numer jej, czy ona mu. No, ciekawa jestem, także przyszykujcie się na następny odcinek, że będzie się działo. Myślę, że tutaj będzie coś, czego dawno nie było, jakieś tam scenki i te szmery, bajery. Wiem, że lubicie, także czekajcie. A teraz ja się z wami żegnam. Subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i do usłyszenia w moich kolejnych filmach. Buziaki i pa, pa!